Stołeczne przedsiębiorstwo z energetyki cieplnej jeszcze nie jest sprywatyzowane i dzięki no tam takiej egzotycznej koalicji, nazwijmy to, nie trudno nazwać tego porozumieniu, bo między innymi także część radnych lewicy, prawda, znaczy głosowała też przeciwko temu, udało się w jakiś sposób zastopować, no nie wiem jak długo, prawda, prywatyzację tej spółki miejskiej. Natomiast w planach perspektywicznych oczywiście są plany jak gdyby prywatyzacji tej spółek miejskich typu taksówki, prawda, typu tam jeszcze różne inne historie. I chciałbym zapytać pana właśnie o to, że tak, robię taką dygresję dosyć, to co powiedziała też pani doktor, że polityka polegająca na odmóżdżeniu, że tak powiem, tej inteligenckiej części społeczeństwa, znaczy ja uważam tą inteligencką, powiedzmy, że to nie jest kwestia jednak wykształcenia, tylko kwestia pewnej wiedzy, bo to po ostatnim moim pobycie w szpitalu, gdzie wydawałoby się młodzi ludzie z wyższym wykształceniem, którzy byli na sąsiednich łóżkach koło mnie, no nie wiedzieli, kto to jest generał Nil, prawda? To był generał Nil Wildow. To proszę Państwa, to więc to mamy niestety rezultat takiej polityki, czyli przecież mówiąc braku pewnej polityki historycznej. I nawiązując do tego pytania także jeszcze per analogiam, chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa o IPN-ie, który właściwie też jest takim jakimś ostatnim bastionem, jednym ostatnim bastionów tej niezależnej myśli, którą się właśnie zohydza, którą się w tej chwili eksponuje jako ogromne zło. I dam Państwu taki przykład, w jaki sposób ta instytucja jest traktowana. W czasie jednej z sesji Rady Warszawy wystąpił przedstawiciel IPN-u na temat, proszę Państwa, pomnika czy lokalizacji pomnika ludzi, prawda, ratujących życie Żydów, prawda, w czasie II wojny światowej. Proszę Państwa, proszę zgadnąć, tutaj konkurs mogę zorganizować, to może liczyć, i jak długo przemawiał przedstawiciel IPN-u, ile przewodnicząca, że tak powiem, nie, to była bardziej miłosierna, to 2 minuty na przykład. 2 minuty, to, także w taki sposób traktuje się właśnie przedstawicieli tutaj jeszcze od niezależnych instytucji, bo ja mówię, że jeszcze ośrodki myśli naukowej, powiedzmy, mogą być takimi zaczynami. Natomiast media, jeśli chciałem pana jeszcze zapytać o sytuację w mediach, ponieważ no, jest bardzo dziwna sytuacja w telewizji polskiej SA, prawda, która w tej chwili znajduje się pod no, przemożnym wpływem opcji politycznej, która jak gdyby jest schyłkową, prawda, aczkolwiek no, okazuje się, że ta opcja rozszerzyła się do tego słynnego, kiedyś użytego przez Jarosława Kaczyńskiego powiedzenia TKM, prawda? Bo tam w tej chwili w telewizji są i przedstawiciele młodzieżowych organizacji, młodzieżowych przybudówek, znaczy LPR-u, samoobrony, prawda, tej części związanej z tak zwanym LPR-em. I w tej chwili tak właściwie już powiedzmy w tej chwili prezes telewizji, czy PO prezesa telewizji, bo to tak się w tej chwili nazywa, proszę Państwa, pełni władzę absolutną w tej instytucji. Praktycznie rzecz biorąc, żaden z prezesów telewizji polskiej, prawda, jeszcze nawet nie SA, ale jeszcze przed prawda, tam powiedzmy, przed okresem burzy i naporu 1989 roku, nie miał tak absolutnej władzy, jaką posiada w tej chwili PO prezesa telewizji polskiej, ponieważ władzę sprawuje, że tak powiem, udzielnie i po prostu jednoosobowo, no co to też dużo ukrywać. Więc ja myślę, że tak, chciałbym pana zapytać, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby, ponieważ no wiadomo, że polityka będzie taka, że rękami tego pana wyczyści się, że tak powiem, przed pole, później zmieni się ustawę. Ale czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby te nikczemne plany powstrzymać w jakimś stopniu, prawda? Ja rozumiem, że można nie wiem, protestować, też interpelacje i tak dalej, ale czy jest jakakolwiek szansa? Dziękuję bardzo.